Śmigłowiec może używać działek o trzech różnych kalibrach, zasobnik GUV-8 przenosi dwa ich typy jednocześnie, a UPK tylko jeden. Zasobniki można montować tylko na węźle drugim oraz piątym i są ustawione równolegle z osią horyzontu śmigłowca. Działka przeznaczone są do eliminacji siły żywej, jednostek miękkich lub wozów lekko opancerzonych, które znajdują się w zasięgu wzroku. Żeby wejść w menu przezbrajania, trzeba najpierw wybrać tutaj ICS, czyli Interphone, teraz kliknąć przycisk radia, mamy Interphone, Ground Crew, Rearm Refueling i możemy teraz na węźle drugim i piątym wybrać odpowiednie typy i możemy zabrać GUV-8, który ma, tak jak mówiłem, dwa kalibry lub 23 mm UPK. Żeby korzystać z zasobników GUV-8, trzeba najpierw przejść tutaj na selektor uzbrojenia i wejść w gun, tryb gun. Teraz na górze włączyć wszystkie trzy pary bezpieczników, main switch włączyć oraz safety switch również włączyć. Na górze teraz można wybrać, który kaliber chcemy wybierać. 6.22 to jest 7,62 lub 6.24 to jest 12,7. Prawym przyciskiem myszy wracamy, a lewym przyciskiem dalej wybieramy ten przełącznik. I teraz wybierając ten przełącznik, tu mamy również licznik, to jest 1800 sztuk, natomiast kalibru 12,7 jest 900 sztuk na działko. Również nad głową tutaj mam przełącznik cut-off. Cut-off-on oznacza, że to pokrętło steruje długością salwy, czyli od 0,2 sekundy aż do sekundy. Jeżeli on będzie wyłączony, to działko będzie tak długo strzelać, jak ja będę przytrzymywał przycisk strzału. Czyli jeżeli będę trzymał teraz przycisk strzału, to działko będzie strzelać tak długo, aż będę trzymał przycisk, natomiast jeżeli je włączę i wybiorę jakąś tam wartość 0,4 sekundy, będę trzymał i już dalej nie będzie strzelać, muszę puścić cyngiel i jeszcze raz naciskać. Żeby korzystać z zasobnika UPK 23250, który ma te działka 23 mm, trzeba tutaj w selektorze wybrać wszystko, ale oprócz gunu, czyli dowolny tutaj pylon, ale nie gun. Teraz oczywiście bezpieczniki, raz, dwa, trzy, jeden switch, drugi switch, jest. I teraz na górze tutaj również trzeba wybrać UPK do góry i teraz będę mógł strzelać. Na górze również mam oznaczone tutaj ilości pozostałych pocisków. Jeżeli będę strzelał, to te pociski będą oczywiście schodzić. I długość salwy w tych działkach jest ustawiona na stałe i każde naciśnięcie wystrzeli od 8 do 10 pocisków. Taki typowy atak robię gdzieś mniej więcej od 100 do 300 metrów na wysokości, z prędkością od 200 do 250 km na godzinę. Zazwyczaj jestem trochę pochylony w dół i teraz jeżeli chodzi o wrogie jednostki, jeżeli one będą strzelać, no to będziecie mieć ciężki dzień, bo one prawdopodobnie was zestrzelą, więc warto zacząć atak z dosyć daleka. Samo działko jest dosyć precyzyjne, o ile jest się w miarę blisko celu, czyli domyślnie kolimator, który jest ustawiony, w miarę precyzyjnie pokazuje cel, czyli strzelmy sobie tutaj w to drzewo. Ok, zobaczmy efekt. Nie, jest całkiem precyzyjnie. Osobiście robiąc atak po prostu strzelam pierwszą salwę, sprawdzam jak smugacze pokazują mi cel, patrzę gdzie pociski opadają i koryguję ten lot, czyli wybieram sobie cel, strzelam, patrzę co się dzieje, polecą idealnie, więc strzelam jeszcze, jeszcze, jeszcze. Depresją celownika można sterować tym pokrętłem, to jest w miliradianach i jeżeli chodzi o celowanie, można wykorzystywać tabele. Te tabele znajdują się na stronie 365 w manualu i to jest dla UPK 23, czyli 23 mm, to jest dla 12,7 i dla 7,62. Możliwe jest zabranie dwóch różnych zasobników, tu jest GUV-8, tu jest UPK. Niestety ilość naboi tutaj będzie niepoprawna w momencie, kiedy będziemy mieszać te zasobniki. I żeby szybko z nich korzystać, master switch włączony, jeden, drugi jest włączony, bezpieczniki również są włączone. Jestem teraz na podzie pierwszym, czyli na wariancie pierwszym. Ustawię sobie UPK, jest się tutaj pali lampka, jeżeli nacisnę, strzela teraz 23 mm. Jeżeli przestawię sobie na którąś z tych wartości 6.22 albo 6.24 i przestawię się teraz szybko na gun, to strzelam teraz prawym podem i teraz zmienię, jeżeli zmienię szybko wariant na przykład piąty, strzelam lewym pylonem, zmienię z powrotem na gun, strzelam prawym. W prawym dolnym rogu można wyświetlić takie jest jakby zdjęcie ze strzału, jeżeli wybierzemy tą opcję PFC do góry, czyli na on, teraz naciskając przycisk strzału, mamy tutaj informację, faktycznie jest to zdjęcie robione, ale żeby te zdjęcia były robione, musimy w opcjach specjalnie wybrać odpowiedni typ kamery.